100 lat niepodległej Polski. To tak jakbyśmy się podłączyli do prądu wolności. I świetnie, świętujmy i cieszmy się i pamiętajmy, że było źle, że jest dobrze. I pytanie, co dalej? Co Polak może zrobić z tą wolnością? A no właśnie, warto się zastanowić nad naszymi świetnymi polskimi cechami, nad kreatywnością, oryginalnością, zaradnością, pracowitością, solidarnością i wyeksportujmy to dalej. Wykorzystajmy tę wolność, pokażmy innym narodom, że wszystko dopiero przed nami. Mamy długą perspektywę przed sobą. To jest dopiero początek. Ta wolność to jest początek. To jest materiał, który można do czegoś wykorzystać, żebyśmy wykorzystali nasz potencjał, nasze możliwości i make the difference in this world. I zrobili różnicę, żebyśmy przeskoczyli pewne bariery i poszli dalej. I zacznijmy od siebie, Już od bardzo małego człowieka. Każdy z nas może się zastanowić, gdzie jest moja wolność i co z nią robić. Czy jestem wolny od nałogów, czy jestem wolny finansowo i jak rozwijam swoje talenty. I czy ubogacam siebie i innych, i czy mogę powiedzieć, że jestem dumny z tego, że jestem Polakiem, dobre, bo polskie, i żeby Polska kojarzyła się z jakością, żebyśmy mogli być dumni z tego, co polskie. Uważam, że w to święto powinniśmy właśnie o takich rzeczach rozmawiać i właśnie o takich rzeczach pamiętać, że ta niepodległość, ta wolność to dopiero początek. Początek do czego? Do czegoś więcej.